dzisiaj w Krajeckim Ośrodku Kultury nie lada wydarzenie. Trwa właśnie 15. jubileuszowy przegląd teatrów szkolnych Złote Maski, który cieszy się dużą popularnością. Jesteśmy w trakcie tego konkursu. Miałem przyjemność jeden z pierwszych spektakli obejrzeć. Bardzo duże zaangażowanie dzieci i młodzieży. Cieszy to, że młodzież dzisiaj nie tylko przy tabletach i przy telewizorze chce spędzać czas, ale również chce spędzać czas w taki sposób w gronie kolegów i przyjaciół i tworzyć. Mam nadzieję, że skorzystają z tego wydarzenia nie tylko młodzi artyści, którzy biorą udział bezpośrednio w tym wydarzeniu, ale również uczniowie naszej krajeńskiej podstawówki, którzy tak licznie z nauczycielami tutaj pojawili się na sali Krajeńskiego Ośrodka Kultury. Najważniejszy jest, to może tak brzydko się nazywa, ogólny wyraz artystyczny. Po prostu najważniejsze jest to, aby sztuka zrobiła na nas wrażenie, aby zmusiła nas do refleksji, rozbawiła. To jest najważniejsze. A mniejszą wagę przykładaliśmy do takich prawideł surowych obowiązujących w teatrze. No w tym zawodowym należy na to zwracać uwagę, ale w tym amatorskim można sobie pozwolić na to, aby docenić akt twórczy tych dzieciaków, no i oczywiście pań nauczycielek, instruktorek. Żeby była prawda na scenie, a ta prawda to jest aktorstwo, to jest scenariusz, to jest muzyka, to jest scenografia, czyli te elementy, co składają się na spektakl. Oczywiście ważne jest też, ważne jest przesłanie i tu jest wielki plus dla pań nauczycielek, pań instruktorek, które widać, że nie narzucają tego scenariusza tym jakże bardzo młodym ludziom, że oni się utożsamiają z treścią danego spektaklu. Dlatego też przyznaliśmy, jak zawsze, złote, srebrne i brązowe maski, ale oprócz tego zwróciliśmy też uwagę na grę aktorską młodych, wspaniałych ludzi, jak i również na akompaniament, muzykę, reżyserię i scenografię. To były już nawet takie dojrzałe role teatralne. Niejedna zawodowa aktorka lub zawodowy aktor mógłby zupełnie spokojnie właśnie taką rolę, my to w teatrze nazywamy, zrobić, stworzyć właśnie taką rolę. Te role, które nagrodziliśmy, to po prostu byliśmy zaskoczeni tak wysokim poziomem aktorskim dzieci. Scenariusz napisałam na podstawie bajki filozoficznej Leszka Kołakowskiego. Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? Pomyślałam, że no, tematyka, przesłanie jest bardzo aktualne dla widza w każdym wieku. Postanowiliśmy się z tym zmierzyć. Ponieważ mamy tylko jednego mężczyznę w naszej grupie i 12 pań, także nie było problemu z doborem głównej roli. Przejął ją Kacper, no a pozostałe role były bardziej takim komentowaniem sytuacji na scenie. No, był też przyjaciel Wróbel. Dobór jakoś tak naturalnie nastąpił. Ogólnie było dużo prób, dużo poprawy było tego przedstawienia, bo wielokrotnie się to wszystko zmieniało. Tak naprawdę po każdym przeglądzie jakieś tam małe zmiany były. No prób było dużo. Od 2 lat uczęszczam do grupy, młodszej grupy teatralnej na fali. Bardzo mi się tutaj podoba i nie zamierzam odejść. Wszystkie pomysły
Zawdzięczamy pani Magdzie. No właśnie. No bez niej to by tutaj nas nie było, byśmy niczego nie osiągnęliśmy. No. I ona jest najlepsza. Tak. Tak. Dziwimy się, czemu nie jest aktorką. Właśnie. Naprawdę, naprawdę. Było bardzo fajnie, podobało mi się. Grałam papugę i byłam też tak trochę narratorem. No, nigdy się nie jest do końca pewnym, a osobiście myślałam, że góra trzecie albo drugie miejsce. Nie myślałam, że kolejny raz pierwsze miejsce będziemy mieli, a inne również zasługiwały na to pierwsze.